Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa na pierwszej konferencji prasowej w nowym roku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Chcieliśmy skomentować kwartał już bycia ministrem przez pana Jarosława Gowina. I chcemy zapytać o to, w jaki sposób planuje pomóc pracownikom, przedsiębiorcom, jakie ma pomysły na nowe tarcze i też na to, w jaki sposób dokonać ewaluacji wszystkich tych tarcz, które były przyjęte w poprzednim roku. Lewica oczekuje takiego dokumentu, z którego dowiemy się, ile osób, ile przedsiębiorców, ile firm, ile pracowników, ile osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych skorzystało z pomocy, a do ilu ta pomoc nie dotarła. Jakiej wysokości były w sumie wszystkie wykorzystane środki z tych tarcz i czy ten sposób pomocy okazał się efektywny, dlatego że pandemia się jeszcze nie skończyła i kolejne tarcze, kolejne formy pomocy wszystkim tym grupom będą potrzebne. O tych formach poproszę, żeby teraz powiedział przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski. Rok 2020 przyniósł nie tylko kryzys w obszarze służby zdrowia, ale również w dużej części polskiej gospodarki. Przedstawiciele wielu branż turystycznej, gastronomicznej, eventowej, reklamowej, transportowej czy hotelarze do dziś mierzą się nie tylko ze skutkami gospodarczymi, ale przede wszystkim z lockdownem, który już drugi raz ogłosił rząd Mateusza Morawieckiego. Sprawy, które przez wiele miesięcy rozgrzewały emocje społeczne, w dużej części wspierały różnego rodzaju dedykowane, wskazywane konkretne rozwiązania gospodarcze, które miały pomagać tym branżom. Niestety wiele z nich cały czas mierzy się z kryzysem, dlatego że rząd czegoś nie dopatrzył, czegoś zapomniano, gdzieś pojawiły się wątpliwości. Od kilku miesięcy nowy minister rozwoju, pracy i technologii niestety nie daje podstaw do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, w polskiej gospodarce dobrze się dzieje. Wręcz przeciwnie, od początku urzędowania ministra Gowina w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w resorcie rozwoju można odnieść wrażenie, że polska gospodarka nie ma gospodarza. Nie ma ani dobrego gospodarza, ani gospodarza z pomysłami. Dlatego chcemy wybudzić pana ministra Gowina ze snu zimowego, który postanowił komunikować się z nami tylko zazwyczaj na Twitterze, i składamy wniosek do pani marszałek Elżbiety Witek, który ma zmusić pana wicepremiera, ministra Gowina do przedłożenia informacji w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w roku 2021. Ten wniosek nasz dotyczy kilku elementów. Pierwszy z nich dotyczy konkretnych rozwiązań, jakie mają zostać przedłożone przedsiębiorcom i uratować miliony miejsc pracy w 2021 roku. Druga sprawa, to chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego tak duże zapóźnienia są w wypłacaniu pomocy branżowej, która od 19 stycznia została rozpoczęte wypłacanie, a do dziś wielu przedsiębiorców nie ma żadnej informacji, kiedy otrzyma pierwsze środki. Przypominam, że te pierwsze środki są i tak z opóźnieniem dwumiesięcznym, bo branża otrzymały obietnicę od Mateusza Morawieckiego, że już na początku listopada będą pieniądze wypłacane. Zaczęto je wypłacać 19 grudnia i dzisiaj są to śladowe ilości. Zwrócimy się również w specjalnym piśmie do Mateusza Morawieckiego i ministra Gowina, aby został przedłużony termin możliwości składania wniosków o pomoc branżową, które zakończyły się 31 grudnia i uważamy, że przedsiębiorcy powinni mieć taką możliwość składania takich wniosków co najmniej do 15 stycznia. Okres świąt pozwolił na złożenie wniosków o dofinansowanie, o pomoc jedynie dla 40 tysięcy przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę ponad 300 tysięcy z wiosennej tarczy, widzicie państwo, jaka jest różnica w dostępności, ale i w możliwościach
wsparcia, której nie dostarczono wielu, wielu przedsiębiorcom. Na to wszystko nie może być zgody i domagamy się, aby minister Gowin w końcu do Sejmu przybył, poinformował, przedstawił plan, a my złożymy swoje konkretne propozycje, mając na względzie te wszystkie tarcze i te wszystkie numery PKD, bo to też jest bardzo ważne, bo czasami mówimy o branżach, a brakuje numerów PKD, które powinny być dokładnie wylistowane w tarczy antykryzysowej jednej, drugiej czy piątej. Złożymy, bo dzisiaj przedsiębiorcy czekają na pomoc nie w obrazkach telewizyjnych ministra Dworczyka, ministra Gowina czy Mateusza Morawieckiego. To mają być obrazki konkretnych kwot i środków finansowych, jakie powinny zostać przedłożone. Zdrowie jest bardzo ważne. 2021 rok, nadzieja, że szczepionka pomoże, ale za tym wszystkim może przyjść jeszcze większy kryzys gospodarczy. Stąd ten wniosek i stąd nadzieja, że zarówno pani marszałek Witek, jak i minister premier Gowin nas wysłuchają. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, najbardziej zagrożone kryzysem branże to 1/4 polskiej gospodarki. Ale przede wszystkim to 4 200 000 pracownic i pracowników, którzy są zatrudnieni w tych branżach. To 4 200 000 rodzin w całej Polsce, które nie są pewne jutra. To ponad 4 miliony rodzin, które nie wiedzą, czy po obecnej tarczy branżowej przyjdzie jeszcze jakakolwiek pomoc. Nie wiedzą, czy ta pomoc z obecnej tarczy będzie na tyle wypełniać potrzeby i pracowników, i pracodawców, że okaże się skuteczna. I w momencie, kiedy te miliony polskich rodzin boją się o swoją przyszłość, brak ministra Gowina im nie pomaga. Brak strategii też im nie pomaga. Dlatego oczekujemy, że pan premier Gowin wystąpi na forum Sejmu i przedstawi strategię na wsparcie przedsiębiorców i pracowników oraz strategię na rozwój po kryzysie pandemicznym. Pamiętajmy, że niektóre branże są zamknięte już 10 miesięcy i bardzo często to jest kwestia, ile pieniędzy było na kontach 10 miesięcy temu i to jest kwestia przetrwania tych przedsiębiorców. To właśnie od tej 1/4 polskiej gospodarki zależy, jak wejdziemy w 2021 rok. I bez konkretnych pomysłów, bez konkretnych propozycji czeka nas ostra recesja, z której będziemy wychodzić przez kolejne lata. Dlatego mamy nadzieję, że minister Gowin oceni dotychczasowe tarcze antykryzysowe oraz przedstawi spójny, konkretny i jasny program gospodarczy, który wyjdzie poza prezentację w PowerPoincie i który będzie bardziej skuteczny niż już zapomniana przez wszystkich strategia Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo.